więc jesteś królem. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdy. A cóż to jest prawda? Nie znajduję w nim żadnej winy. Gdyby ten człowiek nie był zloczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. To weźcie go i sami ukrzyżujcie. Nam nie wolno nikogo zabić, on musi zginąć. Musi, ale dlaczego? To stoi na Oktawiuszu. Lepiej, żeby zginął jeden człowiek, niż cały naród. I co mam z nim zrobić? Myślę, że powinieneś ulecić nam obu. Jeśli nie uczynisz tego, będziesz miał sporo kłopotów z żydowską elitą. A ty, Oktawiuszu, co o tym myślisz? Ci obcy kapłani zachowują się tak, jakby słońce wypaliło im rozum. Niemniej, mogą przysporzyć tobie, nam sporo kłopotów, więc zrób czego chcą, co ci zależy. Zaczekaj. Masz jeszcze jednego więźnia, prawda? I co z tego, że ma? Dziś Żydzi rozpoczynają święto Paschy. A ja, na święto Paschy, mam zwyczaj uwalniać wam jednego z więźniów. Mam ich dwóch. Jezusa i Barabasza. Którego mam uwolnić? Barabasza! Barabasza! Uwolnij Barabasza! A co mam uczynić z Jezusem? Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj! Chcecie, abym krzyżował? Sami tego chcecie? Lud chce. Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj! Lud nie ustąpi. Żąda krwi za bluźnierstwo. Przynieś wodę, chcę umyć ręce. Jesteś skazany. Oktawiuszu, idź i wydaj odpowiednie rozkazy. Czego ty jeszcze chcesz? Sprzedałem niewinnego człowieka. Zabierz te pieniądze i zwróć wolność nauczycielowi. Głupiś, chcesz, żebym zwrócił wolność temu buntownikowi? Przecież wiesz, że on nie jest buntownikiem. Głupcze, mam zrezygnować z takiej okazji. Jakiej okazji? Trzymaj tę sakiewkę i daj mi spokój. Nie widzisz, że jestem zajęty? Ale... To są twoje pieniądze i odczep się raz na zawsze. Ale tak nie można. Idź! To twoje pieniądze i twoje wyrzuty sumienia, które mnie wcale nie obchodzą. One są tylko twoje, słyszysz? Tylko twoje. Więc idź mi już stąd. Idź. Wynoś się. Słyszysz? Wynocha. Sprzedałem krew niewinną. Sprzedałem przyjaciela. Sprzedałem dobro swojego życia. I na co mi te pieniądze? Chce jak ktoś was chce? Macie, wierzcie.
zubrzysz. Podnieśli cię, synu, wysoko, z wysokiego, wysokiego drewna, gdy oczami wspierasz się o ziemię i na mnie wskazło się twoje oko. Pamiętam, dzieckiem małym chciałam cię ja, matka, zamknąć w łonie, a tyś miś urósł i królujesz teraz w wielkiej cierniowej koronie. To ludzie, choć sami mali, wznieśli cię i ukoronowali. Myślałam, dziecko bez serca, gdy się zgubił się nam w drodze i znaleźliśmy cię między kapłany nad księgą w synagodze. A oto Bóg ci w uczniom otwarli i serce twe widać, jak krwawi. Nie dziw się, synu, że matka oprawcą twym błogosławiła, żeby jej ludzie nie grzeszyli. Nic by nie zaszło w niebie, nie poczęłabym, nie urodziłabym ciebie i nie poznałabym, co to matczyna radość i boleść. Tak, to Syn Boży o nas obojgu opowieść. Ej, ty, który burzysz świątynię i w 3 dni ją odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. No co, zabrakło ci władzy? No zejdź z krzyża, udowodnij, żeś Syn Boży. Innych wybawiał, a siebie wybawić nie może. Ty, który Mesjaszem się nazywasz i Królem Izraela, zejdź z krzyża, abyśmy to widzieli, a uwierzymy. Ty nazywasz się Mesjaszem? Ty wybaw siebie, nas, abyśmy już nie cierpieli. Ty, nawet Boga się nie boisz, chociaż ten samą karę ponosi. My sprawiedliwie odbieramy karę za naszą uczynę, ale on nic złego nie uczy. Rozsmucę, jeszcze do ciebie powrócę, Chrystus.
się. Jeszcze tak strasznie zapłaczę, że przez łzy Ciebie zobaczę. Chrystusie. Jeszcze tak strasznie zapłaczę, że przez łzy Ciebie zobaczę. Chrystusie. I z taką wielką żałobą będę się żalił przed Tobą, Chrystusie, że duch mój przed Tobą klęknie i wtedy serce mi pęknie, Chrystusie, że duch mój przed Tobą klęknie i wtedy serce mi pęknie, Chrystusie. Woła Eliasza. Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby zdjąć go z krzyża. Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mojego. Prawdziwie, ten człowiek był sprawiedliwym, był Synem Bożym. Los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei, układasz swój świat w swym mieście z domami bez pięter. Grasz z czartem o niebo w tym piekle, które Bóg wyprawił nam. Chciałem na zawsze siną dal, gdzie życie jaśniejsze, bogatsze. Ktoś chciałby mi dać. Znikałem 100 razy bez wieści, by wracać do srebrnej poezji, ciepła rąk i spojrzeń Dziś przy grobie Pana. Był pusty, nie było w nim Pana. Co? Pan żyje. Jezus żyje. Pan zmartwychwstał. Co wy mówicie? Naszego Pana nie ma w grobie. Jezus zmartwychwstał, jak sam powiedział. Mówiliście przecież, że kochacie swojego nauczyciela i wierzycie mu. Więc dlaczego teraz nie chcecie uwierzyć? Przecież dzieje się to, o czym Jezus mówił wam.
co? Przekonaliście się? Grób jest pusty. Pana tam nie ma. Anioł Pański zapytał nas, dlaczego szukamy żyjącego wśród umarłych. Byliśmy kompletnie zaskoczeni. Mimo, że przez tyle dni słuchaliśmy nauczyciela, mimo że widzieliśmy, jak uzdrawiał. Byliśmy świadkami rozmnożenia chleba. Widzieliśmy, jak nasz mistrz wstrzesił Łazarza. Widzieliśmy, że nawet złe duchy były posłuszne. Widzieliśmy, ale czy uwierzyliśmy? Nasz mistrz jest jak drzewo, a my jak jego liście. Jesteśmy, jeśli uwierzymy. Oto jestem. Sercu wyrósł krzyż, który życie daje mi. On przyprowadził mnie do Ciebie, o Panie, tylko Ty. Odbudować mój dom.